Adam Kownacki wraz z Chrisem Arreolą dali kibicom ostrą bitkę, a jednocześnie wykręcili niesamowite rekordowe liczby. Serwis CompuBox poinformował, że obaj zawodnicy pobili dwa rekordy wagi ciężkiej. Wyprowadzili najwięcej ciosów w historii walk wagi ciężkiej, aż 2172. Trafili też najwięcej w historii, łącznie 667 razy. Statystyki ciosów. Kownacki zadał 1047 uderzeń, z czego trafił 369 razy. Arreola za to wyprowadził 1125 ciosów, z czego skutecznie 298 razy. W pierwszej walce wieczoru w karierze Adam Kownacki pokonał po trudnej bitce Chrisa Arreolę i zdobył wakujący interkontynentalny pas IBF wagi ciężkiej. Po 12 rundach sędziowie punktowali jednogłośnie 118 do 110 i dwukrotnie 117 do 111, wszyscy na korzyść Adama. Tym samym Polak sięgnął po interkontynentalny pas IBF wagi ciężkiej.